Kochani, chciałabym dzisiaj podzielić się fragmentem mojego życia z wami. Jest to dla mnie duże przeżycie, dlatego że robię to po raz pierwszy. I chciałabym dać świadectwo mocy Jezusa, którego przeżywam i którego spotkałam w swoim życiu. Ja byłam osobą wierzącą, może od 5. roku życia, tak? Nasza babcia wprowadziła w nas wiarę. Moi rodzice byli z daleka od kościoła w tamtym czasie, a myśmy z siostrą wychowywały się pod okiem babci. Z czasem, już jako młodsza dziewczynka, zaczęłam bardziej jeszcze tęsknić za Jezusem, szukać Go na własną rękę. Zapisałyśmy się z siostrą do oazy. I wtedy, mając około 13-14 lat, myślę, że przyjęłam Jezusa do swojego serca w sposób już taki bardziej świadomy. Była też druga rzecz, taka druga jakby warstwa mojego życia, ponieważ ja jako młoda dziewczyna bardzo nie akceptowałam siebie. Wyniosłam to jakoś chyba z domu. Nie wiem, miałam tendencję do przyjmowania wszystkich złych komentarzy na swój temat. Myślałam o sobie, że jestem osobą nieatrakcyjną. Przyjaciele, jakich miałam, nie odpowiadali mi. To były osoby, które mnie wybrały. Ja nigdy nie dawałam sobie prawa do wyboru. Podobnie było, kiedy już miałam chłopaka, to też on mnie wybrał, on za mną chodził, dlatego że ja byłam przeświadczona, że ze mnie żadnej żony, kobiety nie będzie. I no, po prostu ten temat został zamknięty. I mając tą świadomość i trzymając się też Boga, czułam, że w Nim mogę znaleźć to, czego nie daję sobie tutaj i czego boję się wziąć od świata. Dlatego szłam coraz mocniej w modlitwę, przeżywałam dzień z Jezusem, założyłyśmy z siostrą grupę charyzmatyczną, modliłyśmy się wiele godzin i osobiście, i właśnie w grupie. Tam po raz pierwszy też doświadczałam takiej realnej mocy Bożej, bo podczas tej modlitwy właśnie, gdzie mocno dotykałyśmy obecności Ducha Świętego, manifestowały się też demony. Proboszcz przychodził i mówi: dziewczynki, ja nie wiem, czy wy wiecie, za co się wzięłyście, a w razie czego, jakbyście potrzebowały pomocy, to jestem tu obok. Także takie były moje pierwsze przeżycia. I ja coraz, jakby Bóg był coraz bardziej dla mnie realny. Dlatego wewnętrznie postanowiłam, że życie spędzę z Nim, ponieważ nie mogłam tego zrobić z mężczyzną, nie mogłam założyć rodziny, to było w mojej głowie. Odrzuciłam siebie samą. To uważałam, że Jezus jest tą osobą, która mnie przygarnie, gdzie będę mogła być bezpieczna. W Nim znalazłam naprawdę nawet dom, później swój drugi w życiu. I postanowiłam, gdzieś taka myśl zakwitła we mnie, gdzieś się tam urodziła, że w takim razie pójdę do zakonu. Tyle, że ta myśl była, dzisiaj to widzę, wtedy tego nie widziałam, obciążona takim przymusem silnym. Pamiętam, jak pierwszy raz ja walczyłam ze sobą wewnętrznie, bo coraz bardziej czułam, że chcę w tamtym kierunku iść. Natomiast z drugiej strony bardzo bałam się, co powiedzą moi rodzice, jak zareaguje środowisko. I bałam się tą decyzję wypowiedzieć na głos. I pamiętam, kiedy po raz pierwszy to zrobiłam. Moja mama znalazła mnie zaryczaną w łóżku i pyta, co się dziecko stało. Ja byłam wtedy już na studiach, na drugim albo trzecim roku. I pamiętam, jak powiedziałam: mamo, ja chyba muszę iść do zakonu. I to jest bardzo ciekawe zdanie, dlatego że po wielu latach, kiedy wracałam do tego momentu, tego wyboru, tej drogi, ten przymus, jakiś taki dziwny przymus, był cechą charakterystyczną wtedy właśnie tego, co nazywałam powołaniem i wołaniem Boga. Nie wątpię w to, że jakiś głos wewnętrzny słyszałam i że Bóg mnie pociągał, ale dziś wiem, że nie musiała być to ta droga. Niemniej wtedy podjęłam taką decyzję, rzeczywiście poszłam do zakonu. Najpierw przebyłam proces formacyjny, jakieś 3 lata, następnie złożyłam śluby czasowe, powtarzałam je 5 razy. I rzeczywiście ja byłam wtedy szczęśliwa.
mogę powiedzieć, że przeżyłam dużo dobrych chwil właśnie u boku Jezusa, dlatego że ciągle zostawał dla mnie żywą osobą. Spędzałam godziny z Nim na rozmowach. Te rozmowy pozwalały mi dojrzewać. Nie tylko jakby wewnętrznie, duchowo, ale też dojrzewać jako osoba taka zwykła, fizyczna. Pamiętam, że dopiero wtedy zaczęłam częściowo akceptować swoją kobiecość. Zaczęłam pozbywać się pewnych kompleksów. I to nie tylko dlatego, że musiałam przyjąć jakieś nowe funkcje, z czasem coraz bardziej odpowiedzialne w zgromadzeniu, bo byłam też już, no, zajmowałam, można powiedzieć, takie stanowisko dyrektorskie, bo kierowałam olbrzymim stowarzyszeniem takim międzynarodowym. Mieliśmy kilkanaście tysięcy członków z kilkudziesięciu krajów świata. Więc nie tylko to mnie zmuszało do tego, żeby dojrzewać wewnętrznie, ale właśnie ta wielka miłość i akceptacja ze strony Boga, jakiej doznałam wtedy podczas tych modlitw. Doświadczałam też, że nie wiem, pół godziny modlitwy na przykład dawało mi takie poczucie relaksu i wypoczęcia, tak jakbym przespała całą noc. Ja po prostu po ciężkim dniu, 16-godzinnym dniu pracy, szłam do Jezusa i po spotkaniu z Nim po prostu energia mnie rozpierała. To było fizyczne. To były rzeczy takie, które mi mówiły o tym, że On jest realny. Ale z drugiej strony przez ten cały czas, przez te kilka lat, znów odzywała się we mnie ta ciemna strona mojej osobowości, której doświadczałam jakby w sposób nie taki świadomy, ale znaczy świadomy, bo wiedziałam, że tego doświadczam, ale nie wiedziałam, skąd się biorą te rzeczy. A one polegały na takiej podskórnej depresji. Ja żyłam jakby na dwóch poziomach. Na jednym funkcjonowałam bardzo dobrze, jako zakonnica wzorowa, poddająca się wszystkim regułom, ale jakby ta podskórna rzeka płynąca we mnie takiego cierpienia wewnętrznego, niepogodzenia, rzeczy, które nie zostały wypowiedziane do końca, pozałatwiane w życiu, właśnie powodowały to, że ja zaczęłam w duszy czuć taki rozkład wewnętrzny. I ta depresja, ja zresztą tam w międzyczasie gdzieś konsultowałam się z psychologiem, poziom mojego jakby odczuwania pozytywnego życia i środowiska to był na skali od 0, no, od 1 do 10, gdzie 10 jest najbardziej optymistyczny, to miałam dwójkę, dlatego że byłam w ciężkiej depresji po prostu, której sobie nawet sama nie uświadamiałam. I zaczęłam ją przeżywać już jakby na poziomie takim psychicznym bardzo wyraźnie i ona brała nade mną górę. To łączyło się też jakby z trybem życia, jaki prowadziłam. W sensie myślę, że zgromadzenia zakonne żeńskie, przynajmniej w Polsce jeszcze, to po wojsku są drugą organizacją, gdzie ten dryl taki codzienny jest bardzo wyśrubowany i gdzie no, trzeba dużej tężyzny też fizycznej, żeby podołać czasem porządkowi dnia. Więc to była jedna rzecz. Druga rzecz to było to wielogodzinna praca, w którą ja też uciekałam trochę przed sobą samą. I trzecia taka duża pula, która powodowała, że moje rozdarcie było coraz większe i że cierpiałam mocno, to było jakby takie rosnące poczucie bezsensu tego, co robię. I nie potrafiłam sobie tego wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Wiedziałam, że złożyłam śluby Bogu, ja już wtedy byłam po wieczystych ślubach, które złożyłam na całe życie, a czułam cały czas w środku, że to się coraz bardziej w moich oczach staje groteskowe, że ja przestaję łapać sens tego, co ja tutaj robię. Mimo że byłam z Jezusem, to zaczęłam jakby czuć, że wszystkie formy, jakie na siebie przyjęłam, nie przestały mi służyć, przestały jakby wyczerpały swoją moc. Nie? To, że nosiłam habit, już niewiele mi dawało, bo to nawet w pewnym sensie oddzielało mnie od normalnych ludzi, którzy zawsze widzieli mnie jako no, siostrę zakonną, czyli no, jakby z miejsca dawali jakiś autorytet. To już nie byłam, trudno było mi wtedy znaleźć sobie na przykład przyjaciela czy przyjaciółkę, mając taką pozycję i będąc właśnie tak ubranej. Zaczęłam też doświadczać tego, że jeśli moje serce nie jest przemienione, to habit nic mi nie daje, przestał mi dawać cokolwiek.
Tak samo zaczęłam dostrzegać jakby to, że w naszych domach też było bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych, że zajmowałyśmy się sprzątaniem jednej podłogi po kilka razy dziennie, dosłownie, że nie można było znaleźć nawet pyłka nigdzie na stole i gdzie przesunięta serwetka była już problemem dla kogoś, dla siostry, która wcześniej to przygotowała. Zaczęłam widzieć, że przytłaczają nas jakieś takie dużo takich codziennych rzeczy, takich dupereli, zupełnie bezwartościowych, a umyka nam coś bardzo wartościowego, bo kręcimy się wokół siebie we własnym takim kociołku. Oczywiście były domy, gdzie były dzieła, tak zwane, gdzie się służyło ludziom na zewnątrz, ale ciągle miałam poczucie, że jesteśmy tak sterylnym miejscem, że same się dusimy w swoim sosie. Ja czułam śmierć po prostu. I pamiętam, jak pojechałam przed ślubami wieczystymi na probację, tak zwaną, na ostatnie pół roku przygotowania i rozeznania. To ja mówię, no nie, no ja po prostu czuję tu smród taki, takiej śmierci, takiego bezsensu, takiego braku ducha i entuzjazmu, takiego żywego, zdrowego. Czuję formalizm, czuję setki zakazów i nakazów, jakichś reguł dziwnych, typu kłanianie się przełożonej w refektarzu tam, gdzie jemy. No coś bardzo jakby we mnie walczyło. I pamiętam, że wtedy podjęłam decyzję, że pójdę do swojej tam mistrzyni tej probacji powiem jej jakby w duchu wiary, że ja tu czuję śmierć, ale jeśli mam złożyć te śluby, to niech mi to powie. I wtedy jakby zepchnęłam na Boga tą odpowiedzialność. Poszłam do niej. Oczywiście przełożona mi powiedziała, że tak, musisz, znaczy, złóż śluby, nie? I wtedy ja zamknęłam temat. Cierpiałam bardzo, ale powiedziałam, idę. Nie ma. Oddaję życie i tak niech zostanie. I po tych ślubach moja ta depresja zniknęła, dlatego że podjęta już była jakaś decyzja, nie było walki, ale po 2 latach wróciła z bardzo dużą siłą. I rozsypałam się już zupełnie. I tutaj jeszcze wewnętrznie bardzo trudno mi było się przyznać do tego, że się rozsypałam. Miałam myśli samobójcze. Utknęłam w takich kleszczach, bo z jednej strony uślubowałam Bogu i dałam Mu słowo na całe życie, a z drugiej strony wiedziałam, że jeśli jeszcze tu zostanę przez miesiąc albo następne pół roku, to zwariuję. Po prostu to już nie służy mojemu życiu psychicznemu. Wyrosłam z pewnych rzeczy i czułam tutaj problem, dlatego że z jednej strony z Bogiem się związałam, byliśmy związani obietnicą na tym miejscu, a z drugiej strony wiedziałam, że to On jest sprawcą tego, że ja dzisiaj dojrzałam i że widzę więcej i że jestem lepsza niż kiedykolwiek dotąd. I weszłam w taki roz, jakby. Takie rozdarcie, o którym zaczęłam z nim rozmawiać. Mówię, słuchaj, to jeśli ja tu jestem z Twojej woli, to co się dzisiaj ze mną dzieje? Dlaczego ja nie mogę tu rosnąć i rozwijać się, tylko ja tracę rozum. I teraz muszę stąd odejść, żeby ten rozum jakby odzyskać. I w tym momencie przestałam wierzyć, że Bóg istnieje. I wpadłam w takie 3-miesięczny ateizm, ja to nazywam, bo pamiętam, że trwało to około 3 miesięcy. Powiedziałam, że to jest taka sprzeczność, która nie da się rozwiązać. Więc Bóg nie istnieje. Bo albo nie jest tym, kim go znałam do tej pory, czyli mogłabym to opuścić i zmienić swoje życie i iść wolna. Albo on jest tym, kim był do tej pory dla mnie i muszę się trzymać tego słowa i wtedy ja stracę życie, zdrowie. A czułam wewnętrznie, że nie chcę tego. Bałam się. Wtedy pamiętam, po okresie takiego ateizmu i odrzucenia Boga, starego mojego Boga, postanowiłam, że przeczytam Ewangelię sama na własną rękę i sprawdzę, kim On jest i czego ode mnie chce. I rzeczywiście, kiedy miałam bo siostry się tam mną zajęły, w sensie odsunęły mnie od obowiązków, miałam możliwość odpoczynku, wyjechałam do domu na wsi.
zaczęłam czytać Ewangelię, wziąłam Ewangelię świętego Jana, dlatego że Jezus tam najwięcej o sobie mówi. I jak zaczęłam czytać, to zrozumiałam, że Ewangelia jest bardzo prosta, że to, z czym Jezus przyszedł, to jest po prostu życie, nowe stworzenie i o to chodzi po prostu, że przyszedł nam dać nowe życie. Nie? Jeszcze pamiętam, że zadzwoniłam do koleżanki, która była teologiem katolickim i pytam, czy tu chodzi o życie, bo tak to wygląda. Ona mówi, że tak. Ja mówię, i czy my nie zachowujemy się dzisiaj w kościele tak jak Żydzi kiedyś, że namnożyliśmy sobie, Jezus nas ze wszystkiego zwolnił, a myśmy namnożyli sobie tych przepisów jeszcze raz i pod ich ciężarem w tej chwili już nam trudno iść do przodu. Ona mówi, dokładnie tak jest. A ona siedziała wtedy w świeckiej Radzie Watykańskiej, Watykańskiej Radzie do Spraw Świeckich jako świecka pani. Potwierdziła mi wszystkie moje wnioski i ja wtedy zrozumiałam, że Bóg jest po prostu kim innym, a Jezus przyszedł dać mi wolność. I w Nim jestem aż tak wolna, że mogę dzisiaj od nowa podjąć decyzję. I dlatego zaczęłam z Nim jeszcze raz rozmawiać i zaczęłam jakby nasłuchiwać tego, czy On mi pozwala zrobić to, co uważałam w duchu za słuszne, czyli zostawienie tego, z czego wyrosłam i co było taką religijną fasadą, którą trzeba było opuścić, żeby iść za żywym Bogiem. No, co On na ten temat myśli? I usłyszałam w sercu świadectwo Ducha Świętego, że mogę to zrobić. Byłam w swoim środowisku jedyną, która w to wierzyła. Prawdę mówiąc, dlatego że nie mieściło się to w głowach sióstr wtedy i do dzisiaj się pewno wielu nie mieści, że to wyglądało tak, jak ja bym sobie lekką ręką powiedziała, ok, złożyłam jakieś śluby, a teraz to już myślę inaczej, teraz mam swoje potrzeby, idę się zrealizować. Tak to wyglądało z ich strony. Natomiast ja doświadczyłam tego, że Bóg jest żywy i to nie tylko w tym sensie, że istnieje, tylko że On jakby jest w interakcji z nami, że to, że On był z nami miesiąc temu, to nic nam nie mówi o tym, co jest dzisiaj, dlatego że dzisiaj On jest żywy. Ja mogę z Nim dzisiaj się kontaktować i mówić o rzeczach, które się dzisiaj dzieją. I dlatego z wielkim trudem, samotności, ale podjęłam decyzję odejścia i dzisiaj to jest jedna z wielu rzeczy, za które jestem Mu szczególnie wdzięczna. I jeszcze myślę, że muszę tutaj oddać Mu chwałę też za to, że On pozostaje wierny, dlatego że od kiedy odeszłam ze zgromadzenia, wszystkie rzeczy, którymi mnie straszono, że się będą działy, a wypowiedziano nade mną wiele takich złych rzeczy, żadna z nich nie miała miejsca. Wręcz przeciwnie, w ciągu półtora tygodnia znalazłam pierwszą pracę. Mam ją do dzisiaj, przez 8 lat, nie ją jedną, tak? Ale pracuję już 8 lat, nigdy nie utrzymywałam się z pieniędzy rodziców. Raz w życiu tylko do pensji zostało mi 5 zł, ale nie było tak, żeby mi zabrakło pieniędzy na chleb, na życie. W duchu wiary zmieniłam też pracę z czasem na dużo lepszą. Zrobiłam dodatkowe studia. Byłam błogosławiona przez Boga mieszkaniem, które znalazłam też najpierw przez koleżankę, udzieliła mi noclegu, gdzie mieszkałam też za darmo, dopóki czegoś się nie zdobędę pracy, będę mogła się utrzymać. Kiedy usiadłyśmy, żeby szukać dla mnie mieszkanie, żebym już mogła sobie wynająć za pracę, którą zaczęłam, znalazłyśmy w ten sam dzień mieszkanie w cenie pokoju. Więc ona mówi, sprawdź, czy tam pani Zera nie zapomniała dopisać w tej cenie, bo to jest niemożliwe. Od razu tam pojechałam, dostałam to mieszkanie, przez pół roku wynajmowałam prawie za darmo całe mieszkanie dwupokojowe, 38-metrowe. I w momencie, kiedy ta kobieta wypowiedziała mi umowę, to znaczy chciała ją podwyższyć według normalnych cen, moi rodzice przyszli i zaproponowali mi pomoc w zakupie własnego mieszkania.
koleżanki w pracy, gdzie dzieliłam się jakby tym, jak Bóg się mną opiekuje, bo został mi On sam. Ja byłam po prostu sama na wielkich wodach, na takiej małej łódeczce, na wielkim morzu, ale ja wiedziałam, że On jest ze mną. I kiedy ja się dzieliłam tymi rzeczami w pracy, to ona mówiła, nie, bo nie chcemy tego słuchać, bo my stracimy swój ateizm. Ty nam nie mów takich rzeczy, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Kiedy ja zaczęłam jeszcze później szukać, jakby szukać ludzi, którzy wierzą tak samo jak ja, gdzie ja bym usłyszała na zewnątrz to, co ja mam w sercu, bo ja zostałam sama, jakby nie chciałam wracać do tych struktur skostniałych Kościoła, do tych nawet wspólnot, które miały więcej już ducha w sobie, ale to jeszcze było wszystko tak bardzo do siebie podobne, tak bardzo formalne. I pamiętam, że wtedy też szukałam chłopaka i sobie weszłam na jakiś tam portal randkowy i znalazł się wierzący człowiek jakiś. Nie wyszło nam z tymi randkami, ale Jezus posłużył się nim, żeby mi jakby pokazać grupę ludzi wierzących, którzy wierzyli tak jak ja w sercu już. Bo przeglądałam sobie jakieś tam wideo, które ten chłopak mi tam pootwierał, czego on słucha, gdzie się uczy wiary, a to był człowiek o wierze, której ja wcześniej nie znałam. Takiej żywej, ewangelicznej, pełnej. Wierzył w moc Boga, w modlitwę uzdrowienia, w to, że jest nowym stworzeniem. Ja tak uszy nastawiałam, mówię, o, tu już mi coś dzwoni, coś już rozpoznaję z Ewangelii. To jest właśnie to. I kiedy usłyszałam pierwszy raz nauczanie Artura Cerońskiego, to ja mówię, ten człowiek wierzy tak samo jak ja. To jest dokładnie to słowo, które ja słyszę w sercu. I ja mówię, to jest niemożliwe. I pojechałam tutaj do Warszawy za nim sprawdzić go. I mówię, mówić to każdy może, już tego słyszałam bardzo dużo. No ja zobaczymy z bliska, co to jest za człowiek, jak on się zachowuje, może jeszcze tu ludzi podpytam, zasięgnę języka i tak dalej. Nie? No i pojechałam i pamiętam, że usiadłam gdzieś tam w kościele przy takiej starszej pani. Ja mówię, proszę pani, czy pani zna tego człowieka, Artura? Bo on właśnie tam opowiadał coś. On mówi, tak, jestem jego mamą. A ja mówię, o, bardzo dobrze, to trafiłam, super. To teraz ja się zapytam o to, co chcę. I ja miałam tylko jedno proste pytanie, czy on żyje tak, jak mówi? Mnie więcej nic nie interesuje, bo to, co mówi, to jest absolutnie Ewangelia i to jest rewelacja i to rozwala system w ogóle. To jest rewolucja. Tego świat nie wytrzyma. Ewangelia jest bardzo mocna i bardzo prosta. Ja mówię, ale czy on tak żyje? Bo to byłoby coś, nie? A ta pani Basia mówi, zapewniam cię, że Artur dokładnie żyje tak, jak mówi. Nie? I wtedy ja mówię, dobrze, to ja chcę być też w tym kościele i chcę wzrastać. I wtedy ja jeszcze byłam, jakby trochę żyłam jedną nogą w kościele katolickim, bo nawet prowadziłam tam wspólnotę modlitewną i przeniosłam rzeczy, które się dowiedziałam tam. I ci ludzie po prostu zaczęli doświadczać tego, że kiedy ja mówiłam, że stajemy przy chorych czy wobec siebie, zamiast Jezusa, że On jest w nas i my mamy autorytet jako odrodzeni ludzie, że Boga już nie trzeba o nic prosić, wyszarpywać Mu z rąk, tylko On jest tak dobry i już nam wszystko dał właśnie w ofierze tej krzyżowej, że nastąpiła zamiana i dzisiaj my możemy z tego korzystać, nakazując chorobom, żeby wychodziły, to ludzie zaczęli tego tam doświadczać, bo oni po prostu o tym nie wiedzieli. I zaczęli brać tą prawdę i za siebie modlić się w domach. I na spotkaniach modlitewnych doświadczaliśmy cudów, uzdrowień i uwolnień również. Pamiętam sama pierwsze swoje doświadczenie, kiedy modliłam się za kolegę o jego nogi i fizycznie, pierwszy raz w życiu, pod moją ręką to kolano zaczęło po prostu się ruszać przez dżinsy. I ja tak pierwszy raz mówię, oj, coś z moim mózgiem nie tak, nie? To jest taki typ zaskoczenia, że jesteś w szoku po prostu. No ale to się dzieje, nie? I wiele rzeczy po prostu w ten sposób rozwiązywaliśmy. U mnie w domu modliłyśmy się za siebie nawzajem, siostrzenica za mnie, ja za nią, siostra. Mój pierwszy cud będzie śmieszny, dlatego że ja od razu, jak się dowiedziałam, że mogę nakazywać rzeczom, żeby słuchały mnie tak, jak słuchają Boga, bo On się tą władzę dał mi dzisiaj, żeby ją wykonywać w Jego imieniu, to ja powiedziałam, to ja nakazuję moim włosom, żeby odrosły. Dlatego, że ja po noszeniu wiele lat tego
szczepka, tam ze trzy warstwy materiału były. No, wstydziłam się lichych włosów, nie? Wyszłam już tu na świat, trzeba było się jakoś ten przystosować. A tutaj trudno tak, co z włosami zrobić, co mam sobie dopiąć, dokleić, mówię. No i był to problem dla mnie, nie? I tak zaczęłam nakazywać, modlić się w ten sposób. Poszłam do fryzjerki, ona mówi, proszę pani, ale pani tutaj włoski nowe rosną. Czego pani używa? Bo ja bym tak chciała też klientkom poradzić. Ja mówię, że używam modlitwy w imieniu Jezus. Że jak pani, że nakazałam po prostu swoim włosom rosnąć, nie? Ona tak spojrzała na mnie i już mnie nie pytała więcej. Ale sytuacja się powtórzyła chyba po jakimś dłuższym czasie. Ja zapomniałam po prostu, że to może być ten efekt i mówię do fryzjerki, wie pani co, tu mi tak latają takie coś, nie wiem, wystrzępiłam je, czasem lubię sobie tak loka zakręcić, nie? A ta pani nie mówi, to są cebulki, pani cały czas nowe włosy rosną i dlatego one tutaj tak wyglądają, nie? Dlatego, a to jest tylko taki, podaję, bo to jest śmieszny przykład, ale no było też dużo takich fajnych rzeczy, które przeżywam z Jezusem. Więc, jeżeli jesteś osobą, która doświadcza jakby bez sensu tego, co robisz, zwłaszcza jeśli jesteś osobą zakonną albo księdzem, jeżeli czujesz, że twoje jakby powołanie z jakiegoś powodu się wypaliło, nie działa, nie przynosi efektów, nie czyni cię szczęśliwszym człowiekiem, zdrowszym, silnym, tylko cię osłabia, jest twoją opresją, niszczy cię, to ja zapraszam do kontaktu po prostu. Myślę, że możemy sobie szczerze wtedy porozmawiać o tym, co przynosi życie i gdzie go szukać. I o tym, co potrafi nas zabić, jeśli nie jesteśmy do końca czujni. Także dziękuję.